wszystkim, gdy mamy kolejny film. Dzisiaj zjadę dla Was top 8 kotów szetlandzkich z firmy Schleich i Collecta. Na miejscu 8 mamy klaczy z firmy Collecta 2013. Nazywa się ona Daisy i jest maści siwo-jabłkowitej. Jest to bardzo mała klaczka. Ktoś by mógł pomyśleć, że jest to raczej rasa Polabella, ale nie, jest to właśnie Shetland, taki właśnie bardzo malutki. Jest bardzo ładnie pomalowana. Te kropki są bardzo fajnie zrobione. Ta klaczka występuje jeszcze w maści kasztanowatej, której ja jeszcze nie mam, ale chciałabym mieć, bo mi się też podoba. Ta klacz jest często dostępna w Rossmanie w obu maściach, także tam możecie jej szukać w stacjonarnie. Ale też macie podane inne strony, także ogólnie polecam ją, bo jest bardzo fajna i taka malutka. Na miejscu 7 mamy ogiera z nieznanej mi firmy, ponieważ kupiłam go w zwykłym sklepie spożywczym we Włoszech, dokładnie w Rzymie. Był on zapakowany w takie zwykłe plastikowe pudełko, przezroczyste, więc było widać zawartość. I był razem w zestawie z takim małym osiołkiem. Akurat osiołek nie ma imienia, ale tego konia nazwałam Szczęściarz. I z racji tego, że nie jest on z żadnej firmy i był właśnie kupiony w takim dosyć nietypowym miejscu, no to raczej nie można go nigdzie kupić, więc no. Ale ogólnie bardzo podoba mi się wykonanie tego kucyka, pomimo tego, że jest niefirmowe, to wygląda bardzo dobrze. Ma nawet fakturę sierści, jest ładnie pomalowany, także no, jak widzicie, jest to maść kasztanowata i naprawdę jest bardzo fajnie. Na miejscu 6 mamy zierwaka z firmy Schleich 2015. Nazywa się ona Coco i jest maści gniado-sorkatej. Ma naprawdę przesłodkie oczka. Moim zdaniem jest to jeden z takich najsłodszych zierbaków, jeżeli chodzi o kuce. Ma ona bardzo fajną fakturę sierści, taką chropowatą, także bardzo fajnie się jej dotyka. Jej oczka są naprawdę przesłodkie. Niestety jest już dostępna w dosyć małej ilości sklepów, także jeżeli jeszcze jej nie macie, no to się spieszcie. Ale moim zdaniem naprawdę warto mieć tą małą klaczkę. Na miejscu 5 mamy klaczy z firmy Schleich 2015. Nazywa się ona Stella i jest maści gniadej. Na zasadzie ma wrzeźbione takie bardzo fajne serduszko, które bardzo mi się podoba. Uważam, że ta klaczka jest naprawdę bardzo ładna i to serduszko nadaje jej takiego uroku. Niestety jest dostępna w dosyć małej ilości sklepów, także spieszcie się, bo jest ona naprawdę niezwykła. Na miejscu 4 mamy zierbaka z firmy Schleich 2017 albo 18, jak kto woli. Ale u mnie jest on raczej z roku 2018, ponieważ mam go z kalendarza adwentowego z tego roku właśnie. Ale jest on jeszcze dostępny w zestawie z stojenną oraz z klaczą szetlandzką w maści gniado-srokatej, jeżeli się nie mylę. Także tylko tam możecie go dostać właśnie w kalendarzu adwentowym oraz w zestawie. Nazywa się on Bursztyn. Jak widzicie, jest maści ciemnogniadej. Ma bardzo fajną fakturę sierści, taką chropowatą i mega przesłodki pyszczek. Także naprawdę Wam go polecam. Podaję Wam strony, w których musicie go kupić właśnie w zestawie z tą stajenną oraz klaczą szetlandzką. Teraz pora na czołówkę. Na miejscu 3 mamy klacz z firmy Schleich Exclusive 2018. Pochodzi ona z kalendarza adwentowego z roku 2018, tak jak ten zierbaczek. Jest on na maści izabelowatej, ale występuje jeszcze w maści gniado-srokatej, właśnie w tym zestawie, w którym jest ten zierbak. Ale właśnie w tej maści
którą ja mam. Występuje tylko w tym kalendarzu i nie wiem właśnie, czy jest ona jeszcze dostępna. Ewentualnie tylko na OLX. Jeżeli nie ma tego kalendarza, to tylko tam możecie szukać. Wracając do samej klatki, to nazywa się ona Beauty. I jest naprawdę prześliczna, bardzo mi się podoba. Też ma taką chropowatą sierść, jak jej źrebaczek. Piękną grzywę i ogon z warkoczykami. Przesłodki pyszczek i naprawdę Wam ją polecam, bo jest mega śliczna. Na miejscu drugim mamy klatkę z firmy Schneider 2005. Nazywa się ona Calypso i jest maści kasztanowato-srokatej. Jest to jeden z moich takich najbardziej ulubionych koni, jeżeli chodzi o całą moją kolekcję i te wycofane konie. Była też jednym z moich takich pierwszych figurek i mam do niej wielki sentyment, dlatego właśnie wybrałam ją na drugie miejsce. Jest naprawdę prześliczna i pyszczek bardzo mi się podoba. Maści też jest super. Niestety jest dostępna tylko na OLX oraz na tej niemieckiej stronie z modelami koni, więc ciężko ją dostać, ale naprawdę Wam ją polecam. I teraz mój absolutny faworyt, czyli miejsce pierwsze, to Wałachy z firmy Schneider 2009. Nazywa się on Astik i jest maści karej z takimi małymi włoskami na ciele, takimi białymi. Bardzo fajnie on wygląda dzięki temu. Występuje on jeszcze w maści gniato srokaty, którą też posiadam, ale ten właśnie jest moim najbardziej ulubionym. Mam do niego wielki sentyment, ponieważ nazywa się tak samo jak kucyk, na którym kiedyś jeździłam. Był zresztą bardzo do niego podobny i po prostu uwielbiałam na nim jeździć. Dlatego właśnie na jego cześć tak nazwałam tego kuca. I bardzo Wam go polecam. Niestety jest dostępny tylko na OLX. Ale moim zdaniem naprawdę warto. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, a powiedzcie bieżąco z każdym nowym filmem na tym kanale. Pamiętajcie, że pojawiają się one codziennie, także doczekujcie. Zaglądajcie do opisu filmu oraz do przyjętego komentarza, bo tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, które mogą Wam się przydać, także polecam czytać. Do zobaczenia.